Cześć, z tej strony Fiszu, a to jest mój kolejny odcinek ze Star Wars Jedi Knight 2 Jedi Outcast. I kończymy, znaczy konkretnie to zaczynamy tam, gdzie żeśmy skończyli. A skończyliśmy w tym miejscu. Czyli na jakimś statku, który w sumie to nie wiem co robi. Dobra. Dawno odcinka nie było, co? No tak trochę bardzo. Ile to już z 3 tygodnie ze Star Warsów, a 2 od zwykłego z Prison Architekta. No cóż, takie życie. Chory byłem. Ten cały czas bym mógł się tak tłumaczyć. Ale też mi się nie chciało. Już mogę się dalej leczyć. Kiedy dostaniemy tą lepszą moc uzdrawiania? Nie mam pojęcia, ale dobra, zaczynajmy naszą przygodę. No mam nadzieję. Lando sent us to help. We've got teams trying to take back this sector of the city, but it's no small task. The place is swarming with Relo's thugs. Our men will help you wherever they can. Good luck. Thanks. You too. Właściwie to nie powinno się dziękować. No ale okej. Bo to przynosi pecha. Znając życie, pewnie większość z nich po prostu zginie. Nawet to jest bardzo pewne. No ale cóż, nie będę narzekał. Zawsze jakieś mięso armatnie, no nie? Się troszeczkę uzdrowimy. I chodź tu, ty człowieku z kuszą. Tak właściwie to nie wiem, kim ty jesteś, ale powiedzmy, że jesteś człowiekiem, chociaż w ogóle na człowieka nie wyglądasz. Okej, dobra. Nie ten. Trafię. O! Tu. Halo? Jest tu ktoś? Nie, nie! Idź pan w pieruny! Zaskoczył mnie. To był atak z zaskoczenia. Chamstwo. Weźmy ze zdalniaka, który i tak nic nie robi, jak zwykle. On nigdy nic nie robi. Nie wiem, czy to dobrze powiedziałem. Dobra, mniejsza, wiadomo o co chodzi. Czy tam zawsze nic nie robi. Dobra. Dalej, uzdrów mnie. No halo, no. Nie chcę duszenia, chcę uzdrowienie. Wskrześ mnie do żywych. Mam nadzieję, że teraz nie będzie tego problemu z wywalaniem gry, ponieważ ostatnio aktualizowałem sobie moje sterowniki do karty graficznej, więc mam nadzieję, że troszeczkę to poprawi to i usunie ten problem właśnie z przerwaniem nagrywania. Jeżeli nie, to trudno. Usiądźmy sobie na ławeczce, uzdrówmy się. Pół odcinka spędzimy na leczeniu się. Dobra, to chyba już czas, aby zacząć dalszą przygodę w nieznane. O! Jesteśmy po cięciu, jakże krótkim, jakże treściwym, jakże potrzebnym, jakże zabiłem tego gościa, nie wiem z czym on tam jest, z tym granatami, a ja nie potrafię wybrać snajperki. Gin patałachu. I ty też w sumie. Co, biją was, biedoczki? Boże, widzisz i nie grzmisz. Naprawdę. Nie dość, że tamten mnie zabił, to jeszcze gdzieś tam z tyłu stał gościu. Po prostu świetnie. Dobra, gin. Zabity.
O, teraz od razu snajperkę mi wybrał. A ten gościu też od razu się na nas patrzy. Tu ktoś wyjdzie. Dobra, i tam ktoś wychodził. Tak, tam jest. Czy mi się zdawało? Tak, tu jest jeszcze jeden z granatami. Dobra, powiedzmy, że jest okej. Mam trzech przedupasów. Kuszołki! Kuszokrocz za mną. No niekoniecznie ty, pachołku, ale no, kusza może. Bakty, 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 bakty! Ja chcę bakty. Dziękuję. Bakty tak bardzo przydatne. Uff! No... Więcej was motka nie miła! Gin! Ty też tam gin. Tańczyć! Dancing! Boże, jak mnie rozwalają czasami te stare gry. Po prostu logika tych NPC-tów to po prostu... coś pięknego. Jest ktoś? Nie wiem, czy to nie będzie jakiegoś sita, ale okej. Okay. Co? Kogo ty chcesz jeszcze powstrzymywać, czy coś tam? Nie wiem, nie doczytałem do końca, nie zdążyłem. Ale kogo... Załóżmy, że chciałeś kogoś powstrzymać. Kogo? Ja się pytam. Teraz dopiero przyleźli. Fajnie, połowę życia straciłem. Dobra, mniejsza, nie patrzymy na to. Absolutnie. Dajcie mi bakty. Nie ma. Już więcej. Dobra, jedna bakta mi wystarczy. Mój zdalniaczku, gdzie ty jesteś? To nie ten. Tu, dobra. Jest zdalniaczek. Który totalnie nic nie robi. Jest najbardziej bezużytecznym robotem, maszyną, czymkolwiek w tej grze. Dobra, idziemy. Mam rozumieć, że mamy zmierzać tu. Więc wolę tutaj zapisać. Więc widzimy się za moment. No. Ło! Takie przywitanie. Bardzo ładne. Tak bardzo nie trafić w to gówno. Właśnie. Nie, nie mam jeszcze tych nowych... to się nazywa styl walki? Chyba tak, chyba style walki to są. Aha, se poszli. Dobra. Ja tam nie mogę marudzić. Dobra, dobra. Nie ma już. Do kogo ty, człowieku, strzelałeś wtedy, to ja nie wiem. Po co mi duszeń, skoro nikogo nie duszę? Na razie jest dobrze, bo jeszcze mi nie wywaliło programu do nagrywania, więc... Póki... Co? Mam wszystko. Sam się zabił. Dobra. Brawo ty. Że tak mogę. Nice. Tylko powiedzcie mi, po co tutaj jest to okno? Nie wiem, co to jest. Okno życia, czy co? Takie okno na świat.
coś pięknego. Piękny widok w ogóle. Na jakiś wieżowiec i chmury. Zresztą chmury są wszędzie tutaj, bo to jest w końcu miasto w chmurach. Więc no cóż, trochę przykro. Zawsze mają piękne widoki na chmury, na... Teraz będziesz do mnie strzelał? Idź pan w pistu! Z przyzwyczajenia już na gościa strzeliłem, nie wierzę w to. To było boskie. Oj, to jak kiedyś będziecie robić dla mnie funny moment czy coś w tym rodzaju, to dodajcie ten moment. Albo sam se dodam, zależy czy będę sam se robił funny moment, czy ktoś będzie taki miły z moich widzów i mi zrobi coś tego typu. O, dodajcie ten moment, koniecznie. Ło! Myślałem, że będzie triple kill. Jest prawie triple kill i prawie spadłem, ale to nic. Show won! Czyżby bakty? Nie, to nie bakty, to amunicja. Za jakie grzechy dajecie mi amunicję? Kontrola umysłu. Skontroluję cię na pół kilometra, ok? Dobra, dzięki. O ty patałachu, ty. Spadaj na mnie! Nie dało rady. Ale odepchnąć już dało. Dobra, zjeżdżamy na dół. Okej, okay. Tu zamknięte. No to by było dziwne, gdybyśmy mogli otworzyć duże drzwi. Boże święto, prawie bym spadł do tej dziury. Głęboko tu. Aż nie widać dziur. Głęboko tu, nawet nie widać dziury. Mam rozumieć, że ten gościu ma... łeb ze stali, tak? Że strzelam do niego same headshoty i on jeszcze nie ginie, tak? Chyba tak to mam rozumieć. Ty, ja miałem jeszcze jakieś bakty, fajnie. Dobra. Na razie. W sumie to by było dobre. This is Sparta! Czekajcie, czy tutaj został ten gościu? Nie. On spadł chyba na dół, ale już zniknął. O, będzie gościu, także... także będzie można zrobić Spartę. Wiem, że wolno przechodzę te misje, ale no cóż. Życie to życie. Ło! O, będzie This is Sparta! Chyba. Jak mi się uda. Tyle tego! O jeny. Masakra. Dobra, patrzcie. No gdzie on zniknął, no? Co to ma być? Czuję się w tym momencie bardzo oszukany przez tą grę. Ja chcę się zgłosić do firmy LucasArts, że zabierają mi moich tych przydupasów, którzy mają lecieć do Sparty. Idź pan w pieruny. Nie gram z takimi ludźmi. Jak wy. Coś zmieniło? A, pewnie otworzyły się jakieś drzwi. Tak, dokładnie, tam się otworzyły. Padum! Nie chcę tracić życia, więc po prostu sobie zejdziemy tam. Przy okazji się troszkę uzdrowimy. I to działa nawet podczas jazdy, więc bardzo dobrze. Nasz czas nie został zmarnowany. Bardzo mnie to cieszy. To już by było tutaj? Nie, tutaj będzie walka. Tu się przyda pchnięcie. Tu gdzieś się chowają chyba. O, tu, na dole. Uuu, chwila, zaraz się widzimy.
Dobra, jestem, bo musiałem zrobić zapis. Bo to by było dosyć przykre, gdybym w tym momencie zginął i cały mój misterny plan poszedłby się kochać, że tak powiem, albo do piachu po prostu, po ludzku mówiąc. A tego bym nie chciał, więc po prostu walczmy ze Sithami w liczbie dwóch, czyli w liczbie mnogiej, tak właściwie. Sithami można to odmieniać? Dobra, po polsku mówimy. Jesteśmy w Polsce, więc możemy to odmieniać. Okej. Dwóch na jednego, nie uważacie, że to jest niesprawiedliwe troszeczkę? Tak, przeciąłem go prawie na pół, jak Obi-Wan... No właśnie o tym mówiłem, dlatego zapisałem. Jak Obi-Wan na Anakina w trzeciej części Gwiezdnych Wojen, więc... coś tu jest ewidentnie nie tak z tą grą. Coś mi się tak zdaje. Będziemy tak uciekać. Gościa będę próbował dusić, jednak to nic nie da. Ponieważ gościu jest po prostu za bardzo odporny na moje duszenie, ale za to mogłem go zabić dzięki temu. Dzięki praktycznie to niczemu, no ale nic, to zabity jeden Sith, został jeszcze jeden, czyli jest teraz przynajmniej sprawiedliwie. Jeden Sith po prostu próbuje udawać Maseraka, czyli po prostu tańczy z gwiazdami. Ło, to było coś pięknego. Nie chwaląc się, ja to uczynił. Hehehe. Dobra. Mam jakiś nowy styl? Nie. Aha, pod kółkiem myszki mam tego. Mam Enter. Okej, okay. Dobrze wiedzieć. Na przyszłość się przyda. A więc tak, teraz musimy chyba iść tędy. Z tego co dobrze pamiętam. Lecimy na górę! Tu zawsze warto coś popatrzeć, aczkolwiek nie w tym przypadku, ponieważ tu zwyczajnie nic nie ma. Chyba że będzie później, a ja przegapię to po prostu. To możecie mnie za to, nie wiem, pokrzyczeć, powiedzmy. Dobra. Co my tu mamy? Mam rozumieć, że to była jakaś taka zmyślna pułapka, która miała mnie zabić, ale chyba coś nie wyszło, więc myślę, że to jest dobry moment, żeby ją po prostu rozbroić. Żeby potem się nie okazało, że mogłem ją zniszczyć. Na przykład w tym momencie, kiedy to prawie żem zginął. Dobry był ten gościu. Fajnie tańczył. Leczenie! Pół odcinka składa się... Odcinek praktycznie składa się z leczenia, więc mam nadzieję, że wam się on bardzo spodoba. Gdyż bardzo dawno nie było takich odcinków, gdzie bardzo dużo gadałem. Między innymi. Ale też gdzie się po prostu leczyliśmy. Z tym, że wcześniejsze odcinki w ogóle we wcześniejszych odcinkach nie mieliśmy opcji leczenia, ale co z tego, kto by się tym przejmował? Tak, dokładnie. Mówię jak na jakimś nie wiem, spotkaniu, na jakimś meczu czy coś przez cały odcinek. No trudno, mam nadzieję, że się przyzwyczaicie, bo chciałbym właśnie tak zacząć prowadzić moje serie. Pewnie i tak tego nie dotrzymam tej obietnicy, więc po prostu, no, zobaczymy jak to będzie. To zależy od dnia. Jak mi się chce. Dobra. Czy to ty podsadzałeś te miny? Jeżeli tak, to zgin i przepadnij i w ogóle idź sobie. O, dzień dobry. Coś tam. Nie umiem śpiewać po angielsku, znaczy piosenek po angielsku nie umiem bardzo śpiewać. Dla mnie śpiewanie po angielsku jest po prostu męczarnią. No cóż, tak bywa. Nie każdy jest dobry w śpiewaniu po angielsku.
Właśnie, ciekawi mnie, czy tam byli ci, co ich zabiłem. Ciekawe. Dobra, wypadałoby się uzdrowić, chociaż nie, bo tam było źródełko, które po prostu przegapiłem i mogłem po prostu zlecieć tam, nie zabijając się, ale niestety przegapiłem ten moment. Oj, niemądry fiszu. Nie, jednak mam jeszcze okazję to wykorzystać. A więc spadamy... To było spadnięcie do źródełka, jakby się ktoś pytał. Więc no. Dobra, duszenie. Chwila! Zapis. A to było takie piękne! Nie, gościu musiał to spieprzyć po prostu. Weź, wyjdź, gościu, nie wkurzaj mnie, bo już mnie jeden wkurzył. Zepsuł mi cały misterny plan. Moją piękną akcję i oczywiście Fiszu nie może znaleźć odpowiedniej broni i przez to zginie zaraz, więc mam nadzieję, że się cieszycie. Dobra, zabijmy po prostu tego gościa i kończmy odcinek, bo już jest chyba ponad 20 minut, ale to nic. Po prostu muszę wam to... zwrócić? Nie. Przyjmijcie to jako rekompensatę za wiele tygodni bez odcinków. Kij z tym, że będę nagrywał odcinek po odcinku, więc pewnie jeszcze usłyszycie mnie takiego samego w następnym odcinku, ale to nic. Dobra. Okej, okay, już jest w miarę w porządku. Czas na ciebie! Do piekła! Dobiewa nie pan do piekła. Dobra, gin. Dłużej nie mogłeś się wydzierać? I dokładnie przed tymi drzwiami zakończy się nasza przygoda w dzisiejszym odcinku. Także mam nadzieję, że wam się podobało. Także komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia, do usłyszenia. No i cześć!